Witam, z tej strony Bogdan Wasztyl na kanale Stowarzyszenia Auschwitz Memento w podcaście Opowiedzmy o Auschwitz. Skąd taki pomysł w ogóle się wziął? No wziął się stąd, że miałem przyjemność w swoim życiu zawodowym poznać ponad setkę byłych więźniów obozu Auschwitz-Birkenau. Z wieloma z nich się przyjaźniłem, te relacje były bardzo bliskie. I niejako te ich opowieści na tyle głęboko zapadły we mnie, że muszę się nimi podzielić, tym bardziej, że taka była wola tych moich przyjaciół. W związku z tym dzisiaj pierwsza opowieść o Marianie Kołodzieju. Będą się pojawiały one regularnie. Mam nadzieję, że w cyklu cotygodniowym, może nawet częściej. Trudno opowiadać o Marianie Kołodzieju, bo trzeba mieć świadomość, że jako 23-latek przesiedział w celi śmierci, z wyrokiem śmierci, wiele miesięcy. Każdego dnia spodziewając się, że może to być dzień ostatni. Jak bardzo na psychikę może oddziaływać taka świadomość, kiedy w dodatku słyszy się z dziedzińca bloku śmierci odgłosy egzekucji? Trudno powiedzieć, ja nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Myślę, że wy też nie, ale spróbujcie wysłuchać tej opowieści. Może trochę to rozjaśni. Kołodziej urodził się w Wielkopolsce, w miasteczku Raszków, z rodziców Michała i Pelagi, którzy byli piekarzami, prowadzili taki warsztat. Odebrał tradycyjne wychowanie, patriotyczne, jak wszyscy jego rówieśnicy z roczników Kolumbów. Był skautem i chłopakiem z dobrego domu. To chłopak z dobrego domu to jest fatalna przepustka do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, o czym się przekonacie podczas tej opowieści. Zaraz po wybuchu wojny Kołodziej wraz z przyjaciółmi próbował przedostać się na zachód, do Armii Polskiej we Francji, ale kolejne próby były nieudane. Jednak nie ustawał i w styczniu 1940 roku razem z Marianem Kajdaszem, swoim przyjacielem z gimnazjum, takim najbliższym, ruszyli w podróż najpierw pociągiem do Krakowa, a stamtąd mieli zamiar z pomocą kurierów przedostać się na Węgry. No, już wtedy mieli pecha, dlatego że pod Jędrzejowem nastąpiła katastrofa kolejowa, no i obaj ciężko ranni trafili do szpitala w Krakowie. Po paru miesiącach rekonwalescencji znaleźli miejsce w Bursie Pigonia, skąd mieli ich podjąć kurierzy. Zamiast kurierów pojawili się jednak gestapowcy, ktoś ich wsypał i stamtąd trafili do więzienia na Montelupich, a po jakimś czasie do więzienia w Tarnowie. W tarnowskim więzieniu gromadzono setki młodych ludzi, podobnych do Kołodzieja i Kajdasza, którzy chcieli przedostać się na Węgry, by podjąć walkę z niemieckim okupantem. Po nieudanych próbach w więzieniu spędzali długie tygodnie, niektórzy poddawani ciężkim przesłuchaniom, inni zupełnie nieniepokojeni przez Niemców, ale cierpiący straszliwy głód, ponieważ rodziny nie wiedziały, gdzie się znajdują, nie mogły przysyłać paczek. W nocy z 13 na 14 czerwca 1940 roku ponad 700 więźniów wyprowadzono z terenu więzienia do łaźni żydowskiej w Tarnowie, a rankiem następnego dnia, wcześniej rano, zagnano ich na dworzec i zapakowano, tak to właściwie trzeba określić, do osobowego pociągu, który wyruszył na zachód. Okna były oczywiście zamknięte, panował upał, niektórzy z tych więźniów byli jeszcze w zimowych ubraniach. Po kilku godzinach podróży bez wody, bez jedzenia, bardzo osłabli i nie były to warunki komfortowe, mimo że wyjątkowo pociąg był osobowy. Wszyscy zapamiętali, że kiedy wjeżdżali na dworzec w Krakowie, dworzec był udekorowany swastykami, z głośników płynęły melodie niemieckich marszów, bardzo triumfalnych, no i speaker triumfalnie zapowiadał, że padł Paryż. Łatwo sobie wyobrazić, czym ta wiadomość była dla ludzi stłoczonych w pociągu jadącym nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. Wielu z nich podcięła skrzydła, no ale cóż mieli zrobić? Po kilku godzinach dalszej drogi pociąg zatrzymał się na stacji z napisem Auschwitz, po czym ruszył wolno dalej i po kilkunastu minutach stanął przy jednym olbrzymim budynku.
Był to tak zwany budynek monopolu tytoniowego w Oświęcimiu, w tym czasie zaadaptowany na obóz koncentracyjny Auschwitz, ponieważ właściwy obóz nie był jeszcze gotowy. Otwarły się drzwi z hukiem i wypędzono tych biednych, wymęczonych więźniów na dwór. Wpadali wprost pod pały kapo i blokowych, którzy pomagali SS-manom. Oczywiście wokół było mnóstwo SS-manów z bronią, psy szczekające, wielki hałas, tumult. No i szok człowieka, który obrywa nie wiadomo za co. Właściwie za to tylko, że jest. Czuje się zagubiony, bezradny, osaczony. Takie odczucia towarzyszyły wszystkim tym więźniom z pierwszego transportu, 728 Polakom, w większości młodym ludziom, gimnazjalistom. No i okazało się, że to będzie praktyka codzienna w obozie koncentracyjnym Auschwitz, a później również Birkenau. Czemu to służyło? No służyło obezwładnieniu, pozbawieniu woli, pozbawieniu nadziei, odebraniu woli walki. Każdy z tych ludzi oznaczonych numerami 31758. Pierwszy okres w obozie był koszmarny, dlatego że nie było jeszcze dla więźniów pracy sensownej i całe dnie schodziły na katowaniu ich. Katowano w sposób okrutny, wykorzystując do tego zwykłe, codzienne czynności. Sport mógł się stać śmiertelnym zagrożeniem. Potem również praca mogła stać się śmiertelnym zagrożeniem. I tak tych 728 ludzi w przyspieszonym tempie uczyło się, czym jest instytucja obozów koncentracyjnych. Że nie mają w nich wewnątrz, jako więźniowie, żadnych praw, że są narażeni na olbrzymie opresje i przede wszystkim ciągle są narażeni na śmierć. To poczucie zagrożenia nigdy ich nie opuszczało, nawet jeżeli komuś się chwilowo lepiej powodziło. W tym gronie znalazł się chłopak dobrze wychowany, chłopak, który nie potrafił rozpychać się łokciami, nie potrafił walczyć o lepsze miejsce do spania, o większą porcję zupy, o lepszą pracę, który dawał się nieść wydarzeniom, by zachować człowieczeństwo, jak mu się wtedy wydawało. I Kołodziej miał taki łącznik z normalnym światem, w tym świecie totalnego głodu, gdzie drzewa nie miały liści, bo jak tylko pojawiały się pąki, to więźniowie je zjadali, gdzie praktycznie nie było trawy, bo wszystkie źdźbła były wyjadane. Kołodziej nawet tracąc siły, nigdy nie jadał ziemniaków w łupinie. Zawsze skrupulatnie, dokładnie obierał ziemniaki z łupin, bo to wydawało mu się, że to go łączy jeszcze z tym normalnym światem sprzed przygody obozowej. Przygoda obozowa dla niego toczyła się z początku fatalnie. Jak już wspomniałem, Auschwitz to, albo w ogóle niemieckie obozy koncentracyjne, podobnie jak sowieckie gułagi, to były instytucje, które miały wyzwalać z ludzi najgorsze instynkty, które miały promować zachowania w normalnym świecie niegodziwe, które tępiły słabość i ułomność, a nagradzały egoizm i taką brutalną siłę. Więzień miał same obowiązki i nie miał możliwości wypełnić tych obowiązków, w związku z tym ciągle był narażony na jakieś kary, ciągle był narażony na bicie, ciągle był narażony na represje. Taką zwyczajową karą było 25 batów. Więzień, który otrzymał 25 batów, znajdował się na granicy życia i śmierci, dlatego że był osłabiony do tego stopnia, że nie mógł wydajnie pracować. Jak nie mógł wydajnie pracować, to był narażony na kolejne represje, kolejne bicie i w krótkim czasie tacy ludzie najczęściej umierali. Kołodziej też poddany był takiej karze, jednak on w tym swoim pechowym obozowym bytowaniu miał zawsze na tyle szczęścia, że kiedy już muzułmanie utracił chęć do życia, chęć walki, tracił nadzieję, słabł, to pojawiali się koledzy, którzy mu pomagali. Pierwsza wigilia w obozie. Grudzień 1940 roku. Dość symboliczny obraz zapamiętał Kołodziej, dlatego że
Wtedy w jednej z sal bloku obozowego 12 więźniów, kolegów zasiadło przy prowizorycznym stole do Wigilii, dzieląc się czarnym chlebem zamiast opłatkiem. A za oknem, na wielkiej choince, którą wystawili SS-mani na dziedzińcu, powieszono 10 skazańców, jak bombki. I ten obraz Kołodziejowi wrył się w pamięć, a bardzo symbolicznym przesłaniem jest fakt, że z tych 12 więźniów obozy koncentracyjne przeżył tylko Marian Kołodziej. W 1941 roku, gdzieś w połowie, Kołodziej trafia do piekła w piekle. Dostaje pracę w komandzie Leichenträgerów. Kim byli Leichenträgerzy? Nosicielami zwłok. Ich zadaniem było zbieranie z obozu zmarłych, zakatowanych, zamordowanych kolegów. Pakowali zwłoki do skrzyń, 4 ciała do jednej skrzyni. Skrzynia miała otwory, ponieważ krematorium znajdowało się poza terenem obozu. Na bramie SS-man musiał bagnetem sprawdzić, czy nie próbują więźniowie przemycić żywych kolegów poza obóz. Była swoista procedura, ponieważ do końca 1941 roku nie tatuowano więźniom numerów, w związku z tym obowiązkiem Leichenträgera było napluć na pierś zmarłego, zamordowanego i kopiowym ołówkiem wypisać numer, żeby to było trwałe. Te skrzynie po przetransportowaniu do krematorium zrzucano w jednej z komór na stertę, na pryzmę ciał, no i ruszano po następnych. I któregoś dnia Marian Kołodziej wśród ciał zebranych w jednej skrzyni rozpoznał swojego kolegę, Mariana Kajdasza, tego, z którym trafił do Auschwitz, tego, z którym chciał się przedostać na Zachód, by walczyć o wolną Polskę. Wyobraźcie sobie to doświadczenie, jak głęboko musiało wedrzeć się w świadomość 17-18-latka. Człowieka, który jest w obozie nikim, a jeszcze dodatkowo spotyka go taki cios. Potem też nie było lekko, chociaż w historii obozowej Kołodzieja zapisuje się bardzo mocno epizod, króciutki epizod, który zdarzył się może w maju, może w kwietniu 1941 roku, kiedy do obozu trafili wielcy polscy aktorzy Stefan Jaracz i Leon Schiller. I na jednym z bloków, w niedzielne popołudnie, kiedy był czas wolny, w tajemnicy przed SS-manami, w tajemnicy przed więźniami funkcyjnymi, blokowymi, kapo, ich pomocnikami, organizowano spektakl teatralny. Kołodziej miał w tym swój udział, ponieważ brudne, zawszone koce rozpostarł na oknach, żeby zaciemnić pomieszczenie, żeby stworzyć nastrój. Po latach wspominał, że była to jedna z pierwszych, o ile nie pierwsza, praca scenograficzna w karierze. Zapamiętał Kołodziej tamten spektakl jako chwilę, która dawała więźniom wytchnienie, która dawała radość, która dawała poczucie wolności i, jak zauważył, sztuka nawet w najtrudniejszych warunkach daje człowiekowi poczucie wolności i obcowanie ze sztuką. To dla niego było bardzo ważne. A potem już było, znów było gorzej. Późną jesienią 1941 roku, po wysiedleniu wsi Harmenże, ulokowano tam pod obóz. Więźniowie oczyszczali groble i stawy. Późną jesienią, wyobraźcie sobie, brodzący po kolana w wodzie, czasem po pas, schylający się, moczący ramiona i ręce. Godzinę, 5 godzin, 10 godzin takiej pracy. Wykańczająca absolutnie praca. Kołodziej choruje, gorączkuje, puchnie straszliwie, do tego stopnia, że nie potrafi zdjąć obozowej bluzy. Więźniowie muszą ją rozcinać, żeby Kołodzieja uwolnić, żeby się nie udusił. Cudem znów trafia na pomoc, trafia do szpitala obozowego, w którym funkcjonują polscy lekarze, członkowie już konspiracji obozowej. Oni mu pomagają, doprowadzają go do zdrowia. Kołodziej nigdy nie dowie się, co mu wtedy dolegało. Natomiast był przekonany, że znów znalazł się na pograniczu życia i śmierci. A potem
Dziwnym trafem los się do kołodzieja uśmiecha. Takie obozowe szczęście. Ktoś się poznaje na talencie plastycznym Mariana Kołodzieja i trafia on wreszcie pierwszy raz w swojej obozowej historii do komanda, które pracuje pod dachem, czyli w warunkach dobrych. Jest ciepło, nie marznie, nie narażony jest na szykany kapów. Praca jest w miarę lekka, bo polega na tym, że rysuje plany niemieckich fabryk, które powstają w pobliżu obecnego kędzierzyna Koźla, kiedyś Blechhammer. Tam był podobóz Auschwitz, nazywał się właśnie Blechhammer. W tym miejscu machina nazistowska ulokowała wielkie inwestycje strategiczne dla siebie. Chodziło o tworzenie paliw syntetycznych z węgla kamiennego, więc dla III Rzeszy absolutnie strategiczne przedsięwzięcie. Kołodziej się domyślał tego i jako członek obozowej konspiracji postanowił kopiować plany, które rysował w czasie dnia pracy. No niestety twardy ołówek pozostawiał rysy na miękkim drewnie, na miękkim blacie stołu, a obozowe gestapo też było już czujne. Kołodziej został schwytany na tej czynności, oskarżony o szpiegostwo, przesłuchiwany brutalnie najpierw w Auschwitz, potem w Berlinie, w końcu trafia do więzienia w Opolu i w oczekiwaniu na proces, w którym spodziewa się wyroku śmierci, bo przecież innego wyroku nie mógł otrzymać. I wyobraźcie sobie, że w tym więzieniu, czekając na wyrok śmierci, Kołodziej odżywa. Kołodziej czuje się jak na urlopie od Auschwitz. Czyli pobyt w Auschwitz był dla niego o wiele gorszy niż pobyt w więzieniu w oczekiwaniu na wyrok śmierci. Jak okrutny musiał być świat Auschwitz, skoro człowiek w takiej sytuacji, w sytuacji totalnie bez wyjścia, czuje się tam dobrze, czuje, że odzyskuje siły, odbudowuje się psychicznie, czekając na karę śmierci. Status więźnia zakładu karnego, pensjonariusza zakładu karnego, był lepszy niż status więźnia obozu koncentracyjnego. Chociaż do więzienia trafiało się po wyroku za przestępstwa, a do Auschwitz można było trafić z przypadku, bo wielu ludzi trafiło tam po prostu z łapanek. I od razu stawali w sytuacji o wiele gorszej niż więźniowie, niż kryminaliści. Kryminalista w więzieniu jest pod opieką państwa. Więzień Auschwitz nie był pod żadną opieką. Kryminalista w więzieniu ma nadzieję, bo zna wyrok. Wie, ile przyjdzie mu jeszcze siedzieć i kiedy wyjdzie na wolność. Więzień Auschwitz tej nadziei nie ma, bo już na samym początku zapowiadają mu funkcyjnie, że wyjście stamtąd jest tylko jedno, przez komin krematorium. Kryminalista w więzieniu ma całodzienne, w miarę przyzwoite wyżywienie. Więzień Auschwitz jest tego przywileju pozbawiony. Kryminalista w więzieniu wie, że jak położy się wieczór, to obudzi rano. Więzień Auschwitz takiej pewności nie ma. Kryminalista w więzieniu wie, że będzie dożyje następnego dnia i kolejnego, bo jeżeli coś mu się stanie, to odpowiada państwo. Więzień w Auschwitz takiej pewności nie ma i poczucie zagrożenia śmiercią odczuwa wielokrotnie w ciągu jednego dnia. W tych warunkach Kołodziej dochodzi do siebie. Po paru miesiącach rzeczywiście otrzymuje wyrok śmierci i paradoksalnie na wykonanie tego wyroku zostaje odesłany do obozu Auschwitz. Umieszczono go w bloku śmierci, w bloku 11, w podziemiach bloku 11 w jednej z cel i tam czeka na wykonanie wyroku dzień, dwa, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące. Codziennie słyszy odgłosy egzekucji z dziedzińca bloku 11, gdzie rozstrzeliwani są inni więźniowie, a on żyje. Mija czwarty miesiąc, Kołodziej żyje. Mija piąty miesiąc, Kołodziej żyje. Ciągle na nim ciąży wyrok śmierci. Dlaczego tak się dzieje? No w Auschwitz żadne, nawet najbardziej nieprawdopodobne historie
nie są niemożliwe, a w tym przypadku koledzy z obozowego ruchu oporu starają się odwlec egzekucję kołodzieja i robią to skutecznie. W każdym razie fakt jest faktem, że późną jesienią 1944 roku udaje się kolegom z obozowego ruchu oporu dopisać Mariana Kołodzieja do transportu z więźniami, który ewakuuje więźniów na zachód. To też bardzo niebezpieczny moment, dlatego że w Auschwitz po roku, po dwóch, po trzech już wiesz, jak się poruszać. Kiedy trafiasz do innego obozu, zaczynasz wszystko od nowa. Nie znasz ludzi, nie znasz zwyczajów, nie masz własnych ścieżek. Jesteś jak nowy więzień. Kołodziej trafia do Grozrozen i jego piekielnych kamieniołomów, potem do Buchenwaldu, potem do Sachsenhausen, wreszcie do kompleksu Mauthausen-Gusen na terenie Austrii i ląduje w ciężkiej pracy w sztolniach Ebensee. I żyje. I dożywa wyzwolenia. Doczekuje do 6 maja 1945 roku, kiedy to wojska amerykańskie wyzwalają Mauthausen. Waży 36 kilo i ma zdruzgotaną świadomość. Parę miesięcy dochodzi do siebie, leczy się, delektując się alpejskimi klimatami i widokami, a potem odziany w mundur z demobilu, amerykański mundur, wyrusza do kraju. I tutaj od razu staje się podejrzany. Urząd Bezpieczeństwa podejmuje przeciwko niemu śledztwo. Kołodziej trafia znowu do więzienia na Montelupich w Krakowie, a potem do więzienia Świętego Michała, również w Krakowie, by po paru miesiącach bez zarzutu zostać zwolnionym, jednak narzuca się na niego obowiązek meldowania się w Urzędzie Bezpieczeństwa raz w tygodniu. Kołodziej dzielnie znosi te niedogodności. Bardzo chce studiować. Dostaje się na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydział Malarstwa. Tam poznaje Andrzeja Wajdę. Cieszą go te studia, ale jednocześnie ciężko się na nich utrzymać, dlatego że Kołodziej nie pochodzi z ludu, nie przysługuje mu żadne stypendium, musi na to zapracować. I ma się najgorszych prac, kiepsko płatnych, klepie biedę, nie dojada, odżywia się bardzo kiepsko, najczęściej wodą z owsianką, tylko czasem osłodzoną odrobiną miodu. Te lepsze chwile są wtedy, kiedy odwiedza go w Krakowie narzeczona Lubomira Rachuta, bo ona zawsze przywozi koszyczek z wiktuałami i dba o to, żeby Kołodziej nie osłabł zupełnie. Udaje się Kołodziejowi ukończyć studia, zrobić dyplom. Po dyplomie wyjeżdża do Gdyni, gdzie dostaje pracę w Teatrze Wybrzeże i małe służbowe mieszkanko, bierze ślub z Lubomirą Rachutą. W 1950 roku rodzi się jego najstarszy syn Jarosław, w 1952 na świat przychodzi Marek. No, Kołodziej ma wszystko do tego, by wreszcie czuć się szczęśliwym, być człowiekiem spełnionym, być człowiekiem kompletnym, tym bardziej, że świetnie wiedzie mu się w życiu zawodowym. Jest docenianym scenografem, coraz bardziej docenianym, coraz śmielsze realizacje. Zmienia teatr na większy, pracuje etatowo w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku już tym razem, ale tak naprawdę pracuje w całej Polsce. Pracuje w najlepszych teatrach, z najlepszymi reżyserami, przy największych przedsięwzięciach, a jednocześnie próbuje sił w filmie i próbuje z wielkim powodzeniem. Jego nazwisko możemy widzieć w tyłówkach największych i najsłynniejszych polskich seriali, ale też bardzo ambitnych filmów fabularnych. Pracuje z czołówką polskich reżyserów i jest uznawany za jednego absolutnie z najwybitniejszych polskich scenografów filmowych i teatralnych. Z czasem udaje mu się przeprowadzić do Gdańska, do centrum. Zamieszkuje w kamienicy przy ulicy Mariackiej, gdzie na poddaszu ma swój gabinet. Życie artystyczne, któremu oddaje się w całości, pochłania go kompletnie. Do tego stopnia, że zapomina o Auschwitz. Nie opowiada o tym żonie, nie opowiada o tym synom, nie składa relacji jako świadek, nie spotyka się z byłymi więźniami, z kolegami z obozu, nie odwiedza miejsca pamięci obozu Auschwitz-Birkenau. Wypiera
te lata obozowe ze swojej świadomości. Zupełnie wymazuje je ze świadomości. A może dlatego rzuca się w to życie artystyczne z takim oddaniem, żeby zapomnieć, żeby wymazać. Fakt jest faktem, że niemal na 50 lat, niemal na pół wieku, Kołodziej wypiera z siebie to doświadczenie obozowe. I robi to bardzo skutecznie. To zupełnie niebywałe. Pod koniec lat 80. przechodzi na emeryturę i w 1992 roku, w trzecim roku emerytury, Marian Kołodziej dostaje wylewu krwi do mózgu. Ledwo przeżyje. Sparaliżowany częściowo, stara się rehabilitować, by wrócić do sprawności. Lekarze zalecają mu m.in., by niewprawnymi palcami próbował przenosić ziarnka grochu lub ryżu z kubki na kubkę. Kołodzieja to zajęcie irytuje i prosi żonę, prosi też syna Marka o to, by przywiązywali mu ołówek do palców albo przytwierdzali go plastrem i próbuje rysować. Najpierw spod jego palców wychodzą niezgrabne kreski na małych karteczkach, potem te kreski są coraz lepsze i kartki coraz większe. I jak Kołodziej zaczął rysować w tym 92 roku, to nie przestał aż do śmierci. A to, co wychodziło spod jego ręki, to były historie obozowe, historie Auschwitz. To było życie więźniów, to byli oprawcy, to była obozowa codzienność. W tym 92 roku Kołodziej na powrót jakby wraca do obozu. Na starość wraca znów do obozu, znów staje się więźniem Auschwitz i przeżywa tę obozową rzeczywistość, o której opowiada i nie może przestać opowiadać. Te obrazy same z niego wypływają. Jak głęboko i mocno musiały w nim siedzieć, to świadczy o tym to dzieło. Jego determinacja jest olbrzymia. Kiedy brakuje mu sił, żeby rysować, wtedy rysuje leżąc. W tym czasie, mniej więcej w latach 90. w Harmężach pojawiają się franciszkanie, zakładając tam Centrum Świętego Maksymiliana. W Harmężach, w których Kołodziej pracował, gdzie oczyszczał stawy i gdzie o mało nie stracił życia. I Kołodzieja to bardzo cieszy i nawiązuje kontakt z franciszkanami i postanawia w piwnicach kościoła w Harmężach urządzić wystawę z tych prac, które z niego wypływają. I tak się będzie działo przez kolejne lata, że raz, dwa razy w roku Kołodziej przyjeżdża do Harmęż z plikiem nowych prac, aranżuje wystawę i co jakiś czas prosi franciszkanów o uporządkowanie kolejnego fragmentu piwnicy, bo ma pomysł, żeby zaadaptować tę piwnicę na wystawę. Dochodzi do tego, że niemal całe piwnice, całe podziemia kościoła w Harmężach stają się wystawą Mariana Kołodzieja, wystawą absolutnie niezwykłą, wyjątkową, świadectwem wielkiej wagi, wielkiej rangi i wielkiej klasy, czymś, czego nie znajdziecie nigdzie indziej, czymś tak prawdziwym i tak dojmującym, że trudno o inne dzieło, które w taki sposób kompletny opisywałoby piekło Auschwitz. Ja miałem szczęście wielokrotnie spotkać w Harmężach Mariana Kołodzieja z jego drugą żoną, piękną i mądrą kobietą, aktorką Haliną Słojewską. Kiedy przyjeżdżali i urządzali tę wystawę dalej, Kołodziej praktycznie zadomowił się w Harmężach u franciszkanów. I już w tym czasie nie stronił od kontaktów z byłymi kolegami, z więźniami z obozu Auschwitz, z więźniami pierwszego transportu. Nie pamiętam sytuacji, by nie przyjechał na rocznicę pierwszego transportu 14 czerwca. A nawet pamiętam takie absolutnie wyjątkowe wydarzenie, kiedy w 2005 roku, właśnie 14 czerwca, Kołodziej oprowadzał po swojej wystawie kolegów z pierwszego transportu, byłych więźniów. Ja miałem szczęście być w tej grupie. Marian Kołodziej był w tym czasie schorowanym człowiekiem.
Chodził o kulach w kołnierzu ortopedycznym. Było widać, że nie domaga fizycznie. Natomiast z tą słabością fizyczną kontrastowała bardzo błyskotliwość umysłu. I to było takie przeżycie niemal mistyczne, kiedy kołodziej z niezwykłą precyzją słowa opisywał wystawę i swoje obozowe doświadczenia. Coś niesamowitego. A przy tym ten genialny artysta był człowiekiem bardzo ciepłym, chociaż nie narzucającym się ludziom i bardzo otwartym na innych i szanującym innych ludzi. I również pamiętam, kiedy Marian Kołodziej z równie wielkim i genialnym artystą Józefem Szajną, także więźniem obozu Auschwitz, dał się nam namówić na otwarcie wystawy młodych fotografików Pauliny Wądrzyk i Pawła Mordana, którzy z aparatem przez kilka lat dokumentowali nasze starania i starania byłych więźniów, głównie z pierwszego transportu, o to, by ustanowić Narodowy Dzień Pamięci o polskich ofiarach niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Szajna, jak zwykle błyskotliwy i dominujący, kochający towarzystwo i kochający błyszczeć w tym towarzystwie, i stojący obok niego Kołodziej, jak zwykle prawdziwy, trochę wycofany, ale równie błyskotliwy i równie genialny. To niezwykłe absolutnie doświadczenie i dla tych młodych ludzi też to było wielkie przeżycie, a szczęśliwe rozwiązanie tej inicjatywy przyszło w rok później, bo w 2006 roku nasze naciski sprawiły, że Sejm Polski uchwalił 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci o polskich ofiarach niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. O tych staraniach postaramy się Wam opowiedzieć w kolejnym odcinku na naszym kanale. Marian Kołodziej zmarł 13 października 2009 roku. Jego życzeniem byłoby ciało skremować, a prochy rozrzucić na terenie byłego obozu Auschwitz. W ówczesnym stanie prawnym było to niemożliwe, więc franciszkanie doszli w porozumieniu z rodziną do takiego rozwiązania, że urnę znaleziono miejsce dla urny z prochami przy wystawie Mariana Kołodzieja. Jeśli odwiedzicie Harmenże i zdecydujecie się na chwilę zejść do piekieł, czyli na wystawę Labirynty, klisze pamięci, to znajdziecie tam również miejsce, gdzie będziecie mogli oddać hołd wielkiemu artyście i człowiekowi. Możecie się za niego pomodlić, możecie się po prostu zamyślić, ale warto to zrobić. Jeśli zainteresowała Was ta historia, sposób, w jaki staramy się opowiadać o Auschwitz, że staramy się to robić poprzez losy poszczególnych ludzi, którzy przeszli przez obóz, zasubskrybujcie nasz kanał, polubcie, wpiszcie komentarz, udostępniajcie. Do usłyszenia.